Więcej cierpimy w wyobraźni niż w rzeczywistości. 300 lat przed naszą erą na Cyprze żył bardzo majętny kupiec, Zenon Skition. Podczas podróży do Grecji na morzu rozpętał się sztorm, a jego łódź zatonęła wraz z całym ładunkiem. Na łodzi miał niezwykle cenną w owych czasach purpurę tyryjską, uzyskiwaną z krwi morskich ślimaków. Sprzedawał ją rodzinie królewskiej i bogaczom, których było stać na barwienie szat. Z powodu tego wydarzenia, które było całkowicie poza kontrolą Zenona, ten bardzo bogaty człowiek nagle w jednej chwili stracił cały swój majątek i stał się biedny. Nie było wtedy ubezpieczeń, a straty były tak duże, że utraconego majątku nie dało się odrobić. Wyobraź sobie, że Zenon to ty. Jak byś zareagował na to, że cały dorobek twojego życia przepadł tylko i wyłącznie przez niefortunny kaprys natury? Jaka powinna być na to właściwa reakcja? Czy powinieneś się wściekać? A może smucić? Czy czułbyś, że życie cię oszukało? Dla większości z nas byłyby to normalne reakcje, ale nie dla Zenona, ojca stoicyzmu. Skutki jednej małej zmiany mogą ciągnąć się przez wieczność. I jedna mała zmiana twojego sposobu myślenia może efektem domina doprowadzić do większych, bardziej znaczących zmian. Podstawą stoicyzmu jest akceptacja, obiektywizm i neutralność w stosunku do tego, co się nam przydarzyło. Po tym incydencie Zenon znalazł się w Atenach. Nie miał się gdzie udać, więc wszedł do biblioteki. Natrafił na wykład, podczas którego księgarz opowiadał i czytał pisma Sokratesa, filozofa skazanego przed 100 laty na śmierć. Słuchając czytanych głośno słów i cytatów Sokratesa, Zenon przypomniał sobie pewne wydarzenie z przeszłości. Jeszcze przed utratą majątku, podczas jednej ze swoich dalekich podróży, Zenon udał się do wyroczni, aby zapytać jej, co ma robić, aby żyć jak najlepiej. Wyrocznia odparła, że aby wieść jak najlepsze życie, Zenon musi rozmawiać ze zmarłymi. Siedząc w tej bibliotece, Zenon zdał sobie sprawę, że czytanie starych pism było faktycznie czymś, o czym mówiła mu wtedy wyrocznia – rozmową ze zmarłymi. Po zakończonym wykładzie Zenon podszedł do księgarza i zapytał go, gdzie może znaleźć filozofów takich jak Sokrates. Przypadek sprawił, że właściciel biblioteki wskazał Zenonowi siedzącego nieopodal Kratesa z Teb, filozofa nurtu cynickiego. Tak też Zenon stał się jego studentem. Po wielu latach nauki, przeczytaniu dzieł Sokratesa, Platona i innych wielkich filozofów, Zenon opisał stoicyzm i zaczął go nauczać, stając się ojcem stoicyzmu. Choć początkowo stoików nazywano zenonianami, ku czci założyciela, ostatecznie nazwano ich stoikami, gdyż Zenon, zgodnie ze stoicką pokorą, nie godził się na zenonianów. Zenon i po nim inni stoicy gromadzili się, dyskutowali i nauczali filozofii w miejscach publicznych. Spotykali się głównie pod słynnym portykiem, ozdobionym pięknymi malowidłami, nazywanym Stoa Pikili, którego ruiny po 2500 lat wciąż możemy podziwiać w Atenach. Ich ogólna teoria była szeroko znana. Wierzyli, że zasady stoickiego życia mogą każdemu przynieść wiele korzyści, więc nie było sensu ukrywać tej wiedzy tylko dla nielicznych studentów zamkniętych szkół. W rezultacie każdy od niewolnika po cesarza mógł nauczyć się tego, jak stać się stoikiem. Według stoików, choć nie mamy dużej kontroli nad tym, co się z nami dzieje, mamy władzę nad tym, jaki wywiera to na nas wpływ, dlatego musimy nauczyć się panować nad swoimi emocjami.
Zamiast płakać nad tym, co się stało, a czego nie możemy zmienić, zamiast płakać nad utratą majątku i złym losem, musimy postawić na opanowanie emocji, pozostać spokojnym i neutralnym w stosunku do nieszczęścia, jakie nas spotkało. Złe uczucie to zamieszanie umysłu, który odraża rozsądek i występuje przeciwko naturze. Dzisiaj ludzie postrzegają stoików jako ludzi, których nie można złamać, opanowanych i trzymających swoje żądze na wodzy. Ludzi, którzy nie popadają w skrajności emocjonalne, jak napady wściekłości czy euforii. W ostatnich latach obserwuje się w Polsce wzrost zachorowań na zaburzenia psychiczne, dlatego filozofia stoicka może temu przeciwdziałać i wnieść wiele dobrego do naszego życia. Jednak pierwotna idea stoicyzmu była czymś więcej niż tylko próbą ignorowania emocji. Stoicyzm to przede wszystkim życie zgodne z naturą oraz kierowanie się rozumem, a nie emocjami. Aby to robić, trzeba oczywiście wyzbyć się wszelkich namiętności. Stoicyzm to sposób na życie, znany od wieków, i sprawia, że człowiek nie zachowuje się jak wahadło, które porusza się od jednej skrajności w drugą. Jest stały w uczuciach, rozsądny i zrównoważony. Filozofię stoicką można zastosować w dzisiejszych czasach w taki sam sposób, w jaki stosowano ją tysiące lat temu, a płynące z niej korzyści będą równie znaczące. Stoicyzm pozwala nam przetwarzać negatywne emocje, jakie towarzyszą nieprzyjemnym doświadczeniom czy tragicznym zrządzeniom losu, i przekształcać je w myśli, które dają nam wyjątkowo spokojne spojrzenie na świat. Perspektywa jest wszystkim, bo każdy z nas ma inne doświadczenia, a co się z tym wiąże? Inne spojrzenie na różne rzeczy. Niestety stoicyzm zaczął popadać w zapomnienie wraz z nadejściem chrześcijaństwa. Jednak wywarł ogromny wpływ również na znane postaci chrześcijańskie, m.in. na świętego Pawła czy Tomasza z Akwinu, najbardziej wpływowego teologa swoich czasów. Od stoików czerpał również święty Augustyn, Hieronim czy Klemens Aleksandryjski. Wiele cytatów Zenona z Kition wychwala akt myślenia. Dla stoików myślenie stanowi fundament i źródło wszystkiego. Jeden z jego cytatów pokazuje to w wyraźny sposób. Myślenie musi być silniejsze niż materia, a wola musi być silniejsza niż cierpienie fizyczne czy moralne. Te słowa pokazują wyraźnie, że stoicy uznają myślenie i wolę za najważniejsze. Zenon mówił też o nieodwracalnym marnowaniu czasu. Czas przemija i nie ma możliwości odwrócenia jego biegu. Zmarnowany czas już nigdy nie wróci. Żadna strata nie powinna wzbudzać większego żalu niż utrata czasu, bo ona jest nieodwracalna. Zenonowi przypisuje się również następujące słowa. Natura dała nam jeden język, a dwoje uszu, po to, żebyśmy słuchali dwa razy więcej niż mówimy. Oraz chętnego losy prowadzą, niechętnego wloką. Zaczęliśmy od Zenona z Kition, który uznawany jest za ojca stoicyzmu. Jednak stoicyzm to nie tylko Zenon. Późniejsi stoicy są znani dużo bardziej. To m.in. doradca szalonego cesarza Nerona, Seneka, który popadł w niełaskę władcy, został wygnany, stracił majątek i został zmuszony przez obłąkanego władcę do odebrania sobie życia. Jak również cesarz Marek Aureliusz, filozof na tronie, którego rozmyślania czyta obecnie cały świat, uznawany za jednego z najlepszych cesarzy. Chciałabym teraz opowiedzieć wam o kimś innym, o byłym niewolniku Epiktecie. To właśnie Epikteta lubię najbardziej. Urodził się w Turcji jako niewolnik. Potem został sprzedany, a jego imię oznacza po prostu kupiony, nabyty. Mawiał, cierp i panuj nad sobą.
Według Epikteta to nie zewnętrzne wydarzenia same w sobie powodują nasze reakcje emocjonalne, ale nasze własne odczucia i interpretacje. Epiktet stwierdził, że rzeczy same w sobie są neutralne i to, jak na nie reagujemy, zależy od naszej oceny. Uważał, że jedyną rzeczą, nad którą mamy pełną kontrolę, jest nasz umysł. Mamy moc wyboru, jak reagować na różne sytuacje i czy pozwolić, aby nasze emocje i zachowania były kierowane przez zewnętrzne okoliczności. Epiktet mawiał, niektóre rzeczy są pod naszą kontrolą, a inne nie. Rzeczy, na które mamy wpływ, to nasza opinia, to, co myślimy, to, za czym podążamy i czego pragniemy, to, co nas odrzuca i budzi naszą niechęć, jednym słowem, nasze własne działania. Rzeczy, na które nie mamy wpływu, to nasze ciało, nasz stan posiadania, reputacja, jednym słowem, wszystko, co nie jest zależne od naszych działań. Możesz się z tym nie zgodzić i pomyśleć, hola, hola, ja mam wpływ na swoje ciało. Jak pójdę na siłownię, będę biegał i odpowiednio się odżywiał, to moje ciało zmieni się tak, jak ja tego chcę. Zgadzam się z tym poniekąd, ale Epiktet zwraca nam uwagę, że nie mamy wpływu na wynik końcowy. Jeśli złamiesz rękę lub zachorujesz, będziesz musiał zrezygnować z treningów i twój plan upadnie. Tak jak świetnie zapowiadający się bokser Billy Collins, przed którym rysowała się świetlana przyszłość. Po walce z nieuczciwym przeciwnikiem, który walczył w ciężkich gipsowych owijkach i rękawicach bez wkładu, dzięki czemu każdy jego cios był jak uderzenie młotem, Billy częściowo stracił wzrok i nie mógł już nigdy wrócić na ring. Chłopak, nie mogąc sobie z tym poradzić, odebrał sobie życie. To samo z budowaniem majątku. Możesz założyć firmę i się dorobić. Możesz dostać lepszą pracę i oszczędzając budować majątek. Jednak historia pokazuje, że mogą przyjść komuniści i wszystko ci zabrać. Możesz stracić dorobek podczas krachu gospodarczego lub wojny. Albo twój rząd może wprowadzić niekorzystną ustawę i odebrać ci wszystko. Jesse Livermore to znany spekulant giełdowy, który na początku XX wieku dorobił się fortuny podczas największych krachów finansowych i wielkiego kryzysu w 1929 roku. Kilkukrotnie wszystko tracił i znów odzyskiwał. Po kolejnej dużej porażce popadł w ciężką depresję i w konsekwencji zastrzelił się. W liście pożegnalnym napisał, że jest zmęczony ciągłą walką. Podjął taką decyzję pomimo tego, że nadal posiadał fortunę wartą 5 milionów dolarów. Możesz zrobić wiele, kontrolujesz wysiłki, ale nie masz 100% wpływu na wyniki. To znaczy, że powinniśmy iść przez życie koncentrując się na naszych celach, intencjach i wysiłkach, nie na wynikach. Jedną z pierwszych lekcji stoicyzmu jest skupienie naszej uwagi i wysiłków tam, gdzie mamy największą moc, a następnie pozwolenie, by wszechświat działał i robił swoje. Zaoszczędzi nam to zarówno wiele energii, jak i wiele zmartwień. Massimo Pilucci, przedstawiciel i popularyzator stoicyzmu współczesnego, w swoim przemówieniu na TEDx przytoczył doskonałą stoicką metaforę. Łucznik nie kontroluje tego, czy trafi w cel, czy nie. Może zadbać o to, co jest od niego zależne. Może godzinami trenować, kupić najlepszy sprzęt. Ale strzałę może kontrolować tylko do momentu, gdy wypuści ją z łuku. Potem trafienie w cel jest już poza jego kontrolą. Może zawiać wiatr lub cel może się ruszyć. Stoicki łucznik akceptuje, że istnieje wiele zmiennych, które mogą sprawić, że chybi. Akceptuje też, że zrobił wszystko, co było w jego mocy, aby osiągnąć cel. Dlatego jest spokojny. Nie możemy wiązać poczucia własnej wartości z wynikiem.
Możemy je wiązać tylko z wysiłkiem, jaki podejmujemy i z pracą, jaką wykonujemy. Epiktet nie miał sielankowego życia. Gdy był dzieckiem, jego pan złamał mu nogę tak mocno i niefortunnie, że ten kuśtykał do końca życia. Dla młodego chłopaka, który nie dość, że nie był wolny, to jeszcze stał się inwalidą, musiał być to straszny cios. Po kryjomu studiował filozofię i gdy w wieku 30 lat został wyswobodzony, zaczął nauczać. Niestety niedługo potem cesarzowi Domicjanowi zbrzydła filozofia i wygnał z Rzymu wszystkich filozofów. Jak odniósł się do tego Epiktet? W diatrybach Epikteta czytamy: muszę umrzeć. Czy muszę więc umrzeć lamentując? Muszę zostać zakuty w łańcuchy. Czy mam w tej sytuacji lamentować? Muszę się udać na wygnanie. Czy ktokolwiek powstrzymuje mnie przed udaniem się tam z uśmiechem, radością i zadowoleniem? W taki sposób, na pograniczu sarkazmu, mówi o swoim burzliwym losie ktoś, kim targają nieprzychylne zrządzenia losu, pchając go to w niewolę, to na banicję. Epiktet postrzegał swój nieszczęśliwy los jako okazję do wzrostu i rozwinięcia cnoty. Jeśli masz właściwe pojęcie, co naprawdę do ciebie należy, a co nie, nigdy nie będziesz do niczego zmuszony, ani nic nie stanie na twojej drodze. Nigdy nikogo nie obwinisz, ani nie skrytykujesz, a wszystko, co robisz, będzie robione z własnej woli. Nie będziesz miał ani jednego rywala, nikogo, kto mógłby cię skrzywdzić, ponieważ będziesz odporny na wszelkiego rodzaju krzywdy. Nauczanie Epikteta mówi nam, że chociaż trudne czasy są często trudne do zniesienia, mogą być również środkiem do rozwoju i samodoskonalenia. W przemówieniach odnosi się do faktu, że gdyby Herkules nie stawił czoła tym 12 pracom, nie stałby się legendarną postacią, którą był. Jak myślisz, kim byłby Herkules, gdyby nie było lwa, hydry, jelenia, dzika i pewnych niesprawiedliwych i bestialskich ludzi, których Herkules straszył i oczyszczał? Stoicy praktykowali to, co głosili, unikając wszelkich form segregacji i prowadząc walkę z nierównością. Wymyślili nawet słowo kosmopolita, które dosłownie oznacza obywatel świata. Kiedy dzisiaj słyszymy to słowo, myślimy o miastach takich jak Nowy Jork, Dubaj czy Londyn, ze względu na to, jak bardzo są one zróżnicowane kulturowo. Właśnie taki rodzaj jedności i wspólnoty głosili stoicy. Sam Zenon odmówił obywatelstwa ateńskiego, bo było to sprzeczne z jego wiarą w kosmopolityzm. W czasach powstawania stoicyzmu kobietom nie wolno było uprawiać filozofii, ale stoicy kompletnie się z tym nie zgadzali. Muzonius Rufus, nauczyciel Epikteta, który w swoich diatrybach uczył o równości mężczyzn i kobiet, powiedział kiedyś: nie tylko mężczyźni mają gorliwość i naturalną skłonność do cnoty, ale także kobiety. Kobiety cieszą się nie mniej niż mężczyźni szlachetnymi i sprawiedliwymi czynami. Kobieta, podobnie jak mężczyzna, nie tylko może, ale powinna zajmować się filozofią, bo z natury ma te same, a może nawet większe do tego kwalifikacje, a małżeństwo i rodzina wcale jej w tym nie przeszkadzają. Kobietą stoikiem była na przykład Porcja Catonis. Jej ojcem był Katon Młodszy, zagorzały przeciwnik Juliusza Cezara. Jej mężem był zaś Brutus, który podstępnie zabił władcę. W jej życiu działo się więc bardzo wiele, a bardzo mało zależało od niej samej, w czym niewątpliwie pomagało jej stoickie podejście do życia. Pomyśl teraz o swoich emocjach. Nie smucisz się i nie denerwujesz dlatego, że przytrafiają ci się złe rzeczy. To nieoczekiwane złe rzeczy sprawiają, że się smucisz i denerwujesz. Pomyśl o deszczu. Jakie są jego dobre strony? Podlewa rośliny, zasila rzeki, jeziora, potem tę wodę piją zwierzęta. Deszcz zmywa kurz i brud, który się wszędzie osadza.
Lecz kiedy deszcz złapie cię bez parasola, nigdy nie jest to coś dobrego. Dlaczego zatem nie płaczemy i nie złościmy się, kiedy pada deszcz? Dlatego, że pomimo, że ta sytuacja jest zła, spodziewamy się, że deszcz może się rozpadać. Jest to dla nas coś, co postrzegamy jako nieuniknione. Nie możemy kontrolować pogody, mimo że niszczy nasze plany. Wiemy, że za jakiś czas deszcz przestanie padać i wyjdzie słońce. Stoicyzm uczy, że w ten sam sposób powinniśmy oczekiwać, że wszystko co złe w końcu i tak się wydarzy, tak jak w końcu kiedyś spadnie deszcz. Marek Aureliusz pisał: nie należy się gniewać na bieg wypadków, nic ich to bowiem nie obchodzi. Wyobraź sobie najgorszy możliwy scenariusz i bądź zadowolony, wiedząc, że mógł się wydarzyć. Jedno z ćwiczeń, dzięki którym możesz żyć bliżej filozofii stoików, to poddawanie się dobrowolnemu dyskomfortowi. Ćwiczenie to wzmaga poczucie wdzięczności. Na przykład śpij na podłodze lub na dywanie, a nie na łóżku. Weź zimny prysznic lub kąpiel. Przejdź na kilkunastogodzinny lub kilkudniowy post. Zacznij regularnie biegać, pomimo tego, jakie warunki atmosferyczne akurat są na zewnątrz. To ćwiczenie pomoże ci zrozumieć, że bez względu na to, jak ciężko będzie, przetrwasz. Nic ci się nie stanie. Wszystko to kwestia odpowiedniego podejścia. Jeśli wytrzymasz niewygody, które sobie narzuciłeś, przygotujesz swój umysł na przyszłe nieszczęścia, które przyjdą niezależnie od ciebie i twoich planów. Zenon mawiał: uzbrój swoją wrażliwość tak, aby życie jak najmniej cię krzywdziło. Z kolei Seneka młodszy mawiał: aby poznać siebie, trzeba się wystawiać na próbę. Tylko tak możesz się przekonać, na co cię stać. W tym zdigitalizowanym świecie, w którym firmy i marki cały czas bombardują nas reklamami i wmawiają nam, że nasze szczęście zależy od posiadania nowszego modelu telefonu, lepszego samochodu lub markowego ubrania, nieświadomie stawiamy sobie nierealistyczne oczekiwania wobec naszego życia. Ostatecznie nie potrafimy osiągnąć tak wielkiego sukcesu materialnego, jaki jest pokazywany w reklamach i filmach, dlatego kończymy z poczuciem rozczarowania. To nie jest sposób na życie. Zamiast tego powinniśmy skupić się na ulepszaniu nas samych. Powinniśmy robić rzeczy dla siebie. Jak mawiał Seneka, uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia. Posiadanie nadziei co do wyników końcowych działań, które podejmujemy, bardzo często prowadzi do rozczarowania. Przez większość czasu próbujemy wypełnić tę pustkę rzeczami zewnętrznymi. Kupujemy luksusowe samochody, stawiamy piękne domy, szukamy atrakcyjnego partnera lub partnerki i gonimy za awansem społecznym. Robimy wszystkie te rzeczy dla ich wartości zewnętrznej, a nie wewnętrznej. Jednak stoicyzm uczy, że jeśli podchodzisz do życia w ten sposób, oddajesz swoje szczęście w ręce sił zewnętrznych. Sił, które zawsze mogą cię zawieść. Samochód może zostać skradziony albo zniszczony w wypadku. Dom może zostać zalany lub spłonąć. A partner może nie być wierny. Ale nawet darmowe rzeczy w życiu mają swoją cenę. Jest nią koszt przestrzeni zarówno fizycznej, jak i psychicznej. Jeśli nauczysz się żyć skromniej, stworzysz w swoim życiu więcej miejsca na rzeczy, które naprawdę mają znaczenie. Musimy pokładać nasze szczęście w naszej wewnętrznej wartości, nie w tym, co mamy lub możemy fizycznie zdobyć. Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby zachować zimną krew, niezależnie od tego, co przygotowało dla nas życie. Niezależnie od tego, jakie mamy plany i oczekiwania, na koniec dnia nie mamy żadnej kontroli nad większością rzeczy, które nam się przytrafiają. Mamy jednak pełną kontrolę nad tym, jak na nie reagujemy. Wolność jest jedynym godnym celem w życiu.
Zdobywa się ją przez lekceważenie rzeczy, które leżą poza naszą kontrolą. Aby dobrze zaprojektować swoje życie, musimy uświadomić sobie, jakie rzeczy są od nas zależne i związane z naszymi wyborami, a jakie są niezależne i znajdują się poza naszą kontrolą. Ten podział jest bardzo istotny i nazywany jest dychotomią kontroli. To najważniejsza zasada filozofii stoickiej. Stoicy uczą, że musimy nauczyć się oddzielać to, co możemy kontrolować, a co nie. Możemy określać naszą wartość tylko na podstawie rzeczy, na które mamy wpływ. Dążenie do celów jest dobrą cechą, ale załamywanie się, gdy plany nie idą po naszej myśli, jest bezużyteczne z punktu widzenia stoików. Czy wiesz, na czym polega moja praca? Tworzę filmy na YouTube. Najpierw wymyślam koncepcję kanału, spisuję pomysły na pierwsze filmy, piszę scenariusze, nagrywam, montuję, dopasowuję muzykę, później robię miniaturkę i wymyślam tytuł. To naprawdę bardzo dużo pracy, zanim wrzucę film na YouTube. Nieraz są to nie godziny, a dni pracy mojej i mojego zespołu. Gdy kliknę przycisk opublikuj, moja praca się kończy. To wszystko, co zostało zrobione, jest zależne ode mnie. Jednak potem to algorytm YouTube przejmuje pałeczkę i nic nie jest już zależne ode mnie. Mimo tego sukces kanału na YouTube mierzy się liczbą posiadanych wyświetleń i subskrybentów, a są to wskaźniki, które w większości są poza moją kontrolą. Stoicy wierzą, że powinieneś oceniać sukces swojej pracy na podstawie ilości włożonego wysiłku, a nie zewnętrznych, niezależnych od ciebie miar i wyników. YouTube dołował wiele moich filmów i moich kanałów. Niektóre kanały musiałem usunąć lub zaprzestać pracy nad nimi z uwagi na brak zainteresowania algorytmem. Były to dobre treści. Czy mnie to zniechęciło do tworzenia nowych filmów i nowych kanałów? Po prostu czasem nie wszystko idzie zgodnie z planem, nawet jeśli w jego realizację włożymy wiele pracy. W jaki sposób pomaga nam narzekanie na problemy? Cassius Dion, historyk, który opisał losy Marka Aureliusza, pisał, że cesarz nie był silny ciałem, a jego panowanie przypadło na okropnie burzliwe czasy. Cesarstwo nękały zarazy, które pochłonęły miliony ludzi. Ataki plemion na granice cesarstwa, ciągłe wojny czy zdrada przyjaciela. Marek Aureliusz, jako prawdziwy stoik, uważał, że są to czynniki zewnętrzne, które mogą zagrażać naszemu życiu. Jednak to, co musimy chronić i co jest zależne od nas, to nasz charakter i siła woli. Jaką postawę przyjął wobec tych nieszczęść władca? Podczas zarazy nie uciekał z miasta, a gdy walki były zacięte, zawsze był na froncie ze swoimi żołnierzami. Mawiał: rób to, co należy, reszta nie ma znaczenia. Pomyśl sobie, że ciężko pracowałeś przez ostatnie pół roku, aby dostać awans w pracy. Czujesz, że zasługujesz na ten awans. Masz zaplanowaną rozmowę z szefem na jutro. Całą noc martwisz się, czy dostaniesz ten awans, czy nie, i szykujesz się do tej ciężkiej rozmowy. Nadchodzi w końcu ten dzień, idziesz do swojego szefa, czujesz, jak serce bije ci w klatce piersiowej mocniej i mocniej. Otwierasz drzwi jego gabinetu, w drugiej dłoni masz raport przedstawiający twoje wyniki. Pokazujesz je szefowi, są świetne. Szef wysłuchuje twojej argumentacji, dziękuje ci za rozmowę oraz zaangażowanie w pracę, ale nie daje ci awansu. Wracasz do domu, myśląc, że zapewne źle wykonujesz swoją pracę. Decyzja szefa negatywnie wpływa na twoje poczucie własnej wartości. Czy taka sytuacja brzmi wiarygodnie? Czy mogłaby mieć miejsce? A może sam przeżywałeś podobne doświadczenie? Zapewne nie jeden z nas miał podobną sytuację. Według stoików nie powinniśmy się martwić o to, czy szef nas awansuje, czy nie, bo jest to poza naszą kontrolą. Szef po prostu może mieć inne plany.
Ktoś inny mógł mieć wtedy lepsze kwalifikacje na to stanowisko, albo szef już je komuś obiecał. Może po prostu firma przeżywała kryzys, traciła klientów i nie był to dobry moment na niespodziewany wzrost kosztów. Nie znasz powodu, dla którego nie dostałeś awansu, a mimo to czujesz żal, rozgoryczenie i masz poczucie niesprawiedliwości. Czujesz, że nie otrzymałeś awansu, bo jesteś słaby. Gdybyś przywiązywał wagę do jakości wykonanej pracy, byłbyś szczęśliwy. Przy odpowiedniej, stoickiej perspektywie twój cel został po prostu odwleczony w czasie. To właśnie ta zmiana twojego sposobu myślenia jest kluczowa. Prawdziwy stoik nie patrzy na swoje sukcesy na podstawie zysków finansowych z ich przedsięwzięć, ale pociesza go fakt, że może żyć wygodnie bez tego wszystkiego, co mógłby kupić za pieniądze. Seneka mawiał: nie ten jest biedny, kto posiada mało, lecz ten, kto stale pragnie mieć więcej. Dla stoików sam fakt zarabiania większej ilości pieniędzy nie czyni z człowieka kogoś dobrego ani złego. Jest to neutralne. Większy stan posiadania nie czyni z nas kogoś większego formatu, lecz jedynie potęguje to, kim już byliśmy. Tym, co czyni człowieka dobrym lub złym, jest sposób, w jaki to bogactwo zdobywa lub wykorzystuje. Zdobycie awansu podstępem i oszustwem byłoby dużo gorsze niż niezdobycie awansu w ogóle. Mimo że, a być może właśnie dlatego, że było to poparte ciężką i uczciwą pracą. Zenon jako pierwszy sformułował cztery główne cnoty stoicyzmu: odwagę, wstrzemięźliwość, sprawiedliwość i mądrość. Odwaga w rozumieniu odwagi moralnej, także nie tylko męstwo fizyczne, ale również robienie tego, co słuszne. Wstrzemięźliwość, czyli umiejętność zachowania umiaru, więc działanie we właściwym zakresie, zarówno nie za dużo, jak i nie za mało. Stoicy uważają, że limitem bogactwa powinno być po prostu posiadanie tego, co wystarcza. Sprawiedliwość, czyli uczciwość wobec innych i szacunek w stosunku do ludzi. Mądrość, pojęta jako rozumienie, co jest dobre, a co nie. Rozróżnienie tego, co jest zależne od nas, a co jest zewnętrzne. Jak mawiał Viktor Frankl, pomiędzy bodźcem i reakcją jest przestrzeń. W tej przestrzeni leży wolność i moc wyboru naszej odpowiedzi. Nelson Mandela był jednym z najbardziej znanych afrykańskich przywódców. Podczas walki z segregacją rasową został skazany na dożywocie. Przebywał w więzieniu niemal 30 lat, zanim wyszedł na wolność. Niedługo po tym został prezydentem. Wielu ludzi myślało, że będzie dążył do krwawego odwetu i zemsty na swoich oprawcach, lecz on postąpił inaczej. W więzieniu Mandela dużo czytał. Były to głównie dzieła stoickie, w tym rozmyślania Marka Aureliusza. Dzięki lekturze poznał wartości stoicyzmu, które praktykował potem całe swoje życie. Zamiast skosztować zemsty, do której przecież miał prawo i okazję, Nelson Mandela wezwał swoich ludzi, aby szukali sposobów na zjednoczenie kraju. Wiedział, że przeszłość już minęła i nie da się jej zmienić. Tak wygląda droga stoika. Seneka mawiał: dlaczego Bóg wszystkich najlepszych nawiedza chorobą lub smutkiem albo innymi utrapieniami? Dla tej samej przyczyny, dla której na wojnie najniebezpieczniejsze zadania powierza się najdzielniejszym żołnierzom. W dzisiejszej medycynie stoicyzm stanowi fundament dla technik terapeutycznych, takich jak racjonalna terapia behawioralna i logoterapia. Te metody pomagają pacjentom zidentyfikować negatywne wzorce myślowe, które przyczyniają się do problemów emocjonalnych i behawioralnych.
pozwalają im poddać logice kwestionowanie negatywnych myśli i zastąpić je bardziej konstruktywnymi i zdrowymi przekonaniami. Logoterapia opiera się na stoickim przekonaniu, że ludzie kierują się celem nawet w najmniejszych sytuacjach. Poprzez odkrycie tego celu możemy nadać naszemu życiu sens i osiągnąć szczęście. Jest to jednak proces, który wymaga wysiłku. Musimy zmienić nasze myślenie, porzucić stare nawyki i przyjąć nowe podejście. Ćwiczenie poczucia własnej wartości jest tu kluczowe. Przekierowanie naszej definicji wartości na rzeczy, nad którymi mamy kontrolę, to podstawa tych technik terapeutycznych. Marek Aureliusz w przypadku porażki radzi: kiedy cię złość ponosi, natychmiast się opamiętaj i nie unoś się bardziej niż to konieczne. Osiągniesz lepszą harmonię, gdy nauczysz się do niej wracać. Istnieje niezwykle przydatna technika, jaką zawsze stosowałem w przypadku kontaktu mailowego z niegrzecznym klientem, gdy natknąłem się na nieuprzejmy lub wręcz chamski komentarz, lub gdy napotkałem hejt. Mianowicie odpisuję wtedy na taką wiadomość, ale nie wysyłam odpowiedzi. Zostawiam treść w wersji roboczej i wracam do niej nazajutrz. Nauczyłem się, że pisząc odpowiedź w nerwach z gorącą głową, nawet jeśli wydaje mi się, że e-mail jest neutralny, wcale taki nie jest. Kolejnego dnia często uznawałem swoją wiadomość nie za odpowiedź, jaką powinienem wysłać klientowi, ale za atak i pretekst do przelania moich negatywnych emocji, jakie wtedy czułem. Bardzo często usuwałem cały e-mail i pisałem coś zupełnie innego. Nie będąc pod wpływem emocji, po przespanej nocy wychodziło mi to dużo lepiej, bo kierowałem się nie tym, co ktoś o mnie myśli, jak mnie zranił i co czuję, ale tym, co jest najlepsze, aby rozwiązać zaistniałą sytuację. Skupiałem się na problemie, pisałem merytorycznie i do rzeczy. Czytając e-mail klienta jeszcze raz, pomijałem wszystkie oceny, inwektywy i ataki, jakby w ogóle ich nie było. Nie miałem wpływu na to, że ktoś się zdenerwował i poniosły go nerwy, ale miałem wpływ na to, aby jak najlepiej załatwić problem i pokazać profesjonalizm. Lata później w którejś z książek natknąłem się na wzmiankę o generale działającym pod rozkazami Lincolna, który po zignorowaniu jego rozkazów naraził wojsko na straty. Była to duża sprawa, bo nadarzyła się olbrzymia okazja do pobicia wroga i zakończenia wojny, jednak zamiast atakować, generał zwlekał i zwołał radę wojenną. Nie wykorzystał okazji, a wojna przedłużyła się o wiele miesięcy. Lincoln po fakcie mógł już tylko przelać swój żal na papier i skarcić nieposłusznego generała. Napisał do niego ostry list, który lata później, już po śmierci Lincolna, znaleziono w jego szufladzie. Nigdy nie został wysłany. Filozofia stoicka opowiadała się za samowiedzą jako sposobem na osiągnięcie szczęścia. Filozofowie ci przypominają nam, że większość naszego nieszczęścia i frustracji wynika z samookaleczeń, ponieważ zwykle reagujemy nie na wydarzenia, ale na nasze postrzeganie ich. Lata temu zachorowałem, w wyniku czego straciłem sprawność fizyczną. Jednak to nie utrata sprawności wepchnęła mnie w depresję i czarne myśli, ale to, jak zinterpretowałem to zdarzenie. Gdy poznałem stoicyzm i przepracowałem to sobie w głowie, nagle świat stał się lepszy. Oto kilka przydatnych lekcji wraz z przykładami, jak stosować stoicyzm w życiu codziennym. Skoncentruj się na tym, co zależy od ciebie. Skupiaj się na tym, co jest w twojej kontroli. Zamiast marnować energię na martwienie się o rzeczy niezależne od ciebie, skup się na tym, co możesz zmienić. Skup się na swoich postępowaniach, wartościach,
i reakcjach emocjonalnych. Przykładem może być sytuacja, w której pracujemy z kimś nad wspólnym projektem. Podjęliśmy wysiłek i zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy. Nie powinniśmy oceniać siebie przez końcowy rezultat, ale przez wkład, jaki wnieśliśmy w projekt. Natomiast rezultat może być niezależny od nas i może zależeć od innych czynników, takich jak los czy działania innych osób. Akceptuj to, co nie zależy od ciebie. Nie możemy kontrolować wszystkiego, co dzieje się w naszym życiu, ale możemy kontrolować nasze podejście do tych wydarzeń. Zamiast się buntować lub opierać, staraj się przyjąć rzeczywistość z pokorą i spokojem. Przykładem może być sytuacja, w której stoimy w dużym korku. Jeśli będziemy się denerwować, to samochody nagle się nie rozjadą. Ale jeśli włączymy ciekawy podcast lub muzykę, którą lubimy, to z pewnością czas minie nam przyjemniej. Po prostu musimy chcieć być w tym korku. Ćwicz umiar i wstrzemięźliwość. Stoicyzm zachęca do umiaru i wstrzemięźliwości w życiu. Oznacza to kontrolowanie swoich pragnień i unikanie nadmiernego przywiązania do zewnętrznych dóbr materialnych. Ucz się cieszyć z prostych rzeczy i być odpornym na pokusy nadmiernego konsumpcjonizmu. Przykładem może być odmówienie sobie kolejnego niepotrzebnego zakupu, który nie przynosi nam trwałej wartości, ale jest jedynie chwilowym, impulsywnym pragnieniem. Stoicy zachęcaliby nas do zastanowienia się nad sensem takiego zakupu i świadomego odmówienia go sobie, aby uniknąć niepotrzebnego konsumpcjonizmu. Ćwiczenie umiaru pomaga nam budować siłę woli, kontrolować nasze pragnienia i skupiać się na tym, co jest naprawdę istotne dla naszego dobrostanu i rozwoju. Rozwijaj odporność psychiczną. Ćwicz akceptację, wytrwałość i wytrzymałość. Zamiast być przytłoczonym przez trudności, staraj się znaleźć w nich możliwość rozwoju i nauki. Przykładem jest stosowanie ćwiczeń fizycznych, przesuwanie barier, uczenie się nowych rzeczy od podstaw czy stosowanie zimnych kąpieli i postów. Praktykuj wdzięczność. Bądź wdzięczny za to, co już masz. Zamiast skupiać się na braku, doceniaj to, co posiadasz i bądź wdzięcznym za to, co jest obecne w Twoim życiu. Wdzięczność pomaga zachować perspektywę i cieszyć się tym, co jest, zamiast ciągle dążyć do czegoś, czego brakuje. Przykładem może być chwila refleksji nad sytuacją materialną. Doceń, że masz dach nad głową, ciepło, bezpieczeństwo i komfort, jakie niesie Twoje miejsce zamieszkania. Często przyjmujemy to za pewnik, ale praktykowanie wdzięczności pozwala nam dostrzec te aspekty i docenić je. Kontroluj swoje myśli i emocje. Staraj się być świadomym swoich myśli i unikaj przywiązania do negatywnych lub destrukcyjnych przekonań. Ćwicz się w trzymaniu emocji na wodzy i podejmuj racjonalne decyzje, zamiast poddawać się impulsom. Przykładem może być sytuacja, w której ktoś nas krytykuje lub obraża w internecie. Nie przyjmuj tych słów osobiście i nie pozwalaj, aby twoja reakcja była pochopna. Zamiast tego powinniśmy utrzymać spokój i zrozumieć, że nasze poczucie własnej wartości nie zależy od opinii innych ludzi. Przyjmuj odpowiedzialność za swoje decyzje i czyny. Jesteśmy odpowiedzialni za nasze wybory i działania oraz konsekwencje, jakie one generują. Przyjęcie odpowiedzialności jest kluczowe dla rozwoju osobistego, kształtowania charakteru i budowania dojrzałości emocjonalnej. Mamy wolną wolę i możemy świadomie decydować, jak postępujemy i jak reagujemy na różne sytuacje.
Odpowiedzialność oznacza, że nie możemy zrzucić winy na innych czy na okoliczności, ale musimy wziąć pełną odpowiedzialność za nasze wybory i ich konsekwencje. Skup się na chwili obecnej i doświadczaj jej w pełni. Stoicyzm podkreśla znaczenie świadomego życia i obecności w każdej chwili. Stoicy wierzą, że przeszłość już minęła, a przyszłość jeszcze nie nadeszła, więc jedynym momentem, który mamy naprawdę pod kontrolą, jest teraźniejszość. Skupiając się na chwili obecnej, możemy czerpać pełnię z tego, co się dzieje tutaj i teraz, zamiast zagłębiać się w przeszłość lub martwić się przyszłością. Przyjmuj porażki i niepowodzenia jako lekcje. Niepowodzenia i trudności są nieodłączną częścią życia i możemy z nich wyciągnąć cenne nauki i doświadczenia. Stoicy uważają, że życie jest pełne nieprzewidywalnych sytuacji, niezależnie od naszych działań i wysiłków. Powinniśmy podejść do nich z pokorą i opanowaniem, zamiast wpadać w rozpacz, złość czy rozczarowanie. Przyjmowanie porażek i niepowodzeń jako lekcji oznacza akceptację tych sytuacji i dążenie do zrozumienia, co możemy z nich wynieść. Bądź odpowiedzialnym obywatelem i dbaj o dobro wspólne. Jesteśmy częścią szerszej społeczności i mamy moralny obowiązek angażować się w sprawy publiczne i działać na rzecz dobra społecznego. Nie możemy być obojętni na problemy i wyzwania, z jakimi boryka się nasze społeczeństwo. Stoicyzm zachęca nas do podejmowania aktywnych działań mających na celu poprawę warunków życia wszystkich ludzi. Znajdź sens i cel w swoim życiu. Posiadanie jasnego sensu życiowego i celów jest kluczowe dla osiągnięcia szczęścia, spełnienia i harmonii wewnętrznej. Znalezienie sensu życiowego oznacza zrozumienie głębszych wartości i celów, które kierują naszymi działaniami. Stoicyzm zachęca nas do refleksji nad tym, co jest dla nas najważniejsze, jakie wartości są dla nas najbardziej istotne i jakie cele chcielibyśmy osiągnąć. Mądrze ujął to Seneka. Dla kogoś, kto nie wie, do jakiego portu zmierza, każdy wiatr jest niepomyślny. Pamiętaj o ulotności życia. Wszystko przemija. Nic nie trwa wiecznie. Ani dobre, ani złe sytuacje. Przykładem może być strata bliskiej osoby. Stoicy zachęcaliby nas do przyjęcia tego jako naturalnego aspektu ludzkiego życia i do skupienia się na pięknych chwilach, jakie przeżyliśmy z tą osobą, zamiast pogrążania się w smutku i żalu. Akceptacja przemijania pozwala nam doceniać chwile obecne i żyć pełnią życia, wiedząc, że wszystko jest nietrwałe. Epiktet mawiał: gdy całujesz swojego syna na dobranoc, szepnij do siebie: on może umrzeć rano. Powiesz, że to kuszenie losu? Mówienie o czymś, co jest naturalne? Czy kusimy los, mówiąc o porze żniw? W ten sposób filozof uczy nas, że dzieci nie są naszą własnością. Są pod naszą opieką jakiś ograniczony czas, dlatego musimy dbać o nie i cieszyć się nimi, póki jesteśmy razem. Ojciec Marka Aureliusza zmarł, gdy ten miał 3 lata. Sam Marek miał 13 dzieci, aż 8 z nich zmarło. Przeżył również śmierć swojej siostry, brata i żony po 35 latach małżeństwa. Mimo tak dotkliwych strat, jako mąż i rodzic, który tracił tak młode dzieci, potrafił podchodzić do swojego życia w stoicki sposób. Po tych wszystkich nieszczęściach pisał do siebie: jaki jestem nieszczęśliwy przez to, co mnie spotkało. To nie tak. Rad jestem, że mimo tego, co mnie spotkało, nie odczuwam bólu, nie przytłacza mnie teraźniejszość, nie przeraża przyszłość. Wszak mogło to spotkać każdego. Nie każdy jednak w takich okolicznościach byłby wolny od bólu.
Stosowanie tych lekcji stoicyzmu może pomóc Ci budować wewnętrzny spokój, rozwijać odporność psychiczną i podejście do życia pełne mądrości. Pamiętaj, że stoicyzm to proces ciągłego doskonalenia i praktykowania filozofii w codziennym życiu. Stoicyzm pomoże nam przestać przejmować się zdarzeniami, które są poza naszą kontrolą. Możemy prowadzić dużo bardziej szczęśliwe życie i wyciągać z niego więcej satysfakcji. Stoicyzm pomaga nam kierować przeszłe i obecne burze na spokojniejsze wody. A jeśli nasz statek tonie, możemy po prostu pogodzić się z tym, że żyliśmy dobrze, choć nie tak długo, jak zakładaliśmy i jakbyśmy chcieli. O, jak dobrze byłoby dla niektórych ludzi, gdyby mogli uciec od siebie samych. Teraz sami się dręczą, drażnią, deprawują, straszą. Cóż pomoże wyprawa zamorska czy przeprowadzka do innego miasta? Jeżeli chcesz umknąć przed tym, co cię gnębi, trzeba ci być innym, a nie gdzie indziej.